drodzy, witam serdecznie, przyjaciele. Nie wiem, co się stało, ale w moim domu jest jakiś rzezimieszek i to bardzo dziwne i no, wygląda na trochę głupiego. Pytanie, kto to może być, widzowie? Kto może być w moim domu? Kto przejął mój dom? Nie mam pojęcia, trzeba się tego dowiedzieć i zapytać się, dlaczego tu przyszedł i co od nas chce, moi drodzy. Tego jeszcze nie wiemy, ale pójdę razem dzisiaj z Toytem i załatwimy te wszystkie sprawy. Zapraszam serdecznie na Palion Style, fajny sklepik, fajne rzeczy. Niedługo będzie taki bryloczek fajny, widzowie, nowy. Taki fajny bryloczek Lolo będzie na sklepiku. A idziemy najpierw po Toyta, tak żeby mnie ten pan nie widział, bo wygląda na starszego, więc zaraz zobaczymy, dowiemy się. Oczywiście podejdziemy do niego, zapytamy się, porozmawiamy z nim i zobaczymy, co, kto to jest. Oczywiście z szacunkiem, tak? Tylko przejął mój dom, to nie powinien, nie wiem, czy powinienem mieć do niego szacunek. Pablo! Ja nie mogę, jak ty mnie wystraszyłeś. Co, jak ty zszedłeś z góry? Góry, fury! Czemu masz miotłę na schodach? Miałem ją schować do mojego tajnego schowka na miotłę, ale nie dałem rady. Miotły. Mateo! A w tych czasach to już powinny być odkurzacze takie, wiesz, jeżdżące. Nie, ja jestem starej daty! Jak ten, Baba Jaga, jak wiedźmy latały na takich miotłach. O, jestem wiedźmą. Powiem ci, że mam niechcianego gościa w moim domu. Nie wiem, czy przyjąłeś kogoś na Wojanowice, ale jakiś starszy pan kręci mi się na chacie. Co? Nie żartuję, ale dziwnie wygląda jak z Robloxa trochę. Ej, dobra, to troszeczkę dziwne, bo ja nikogo nie dodawałem. Potrzebuję twojej silnej ręki i proszę, żebyś go wyrzucił z mojego domu. Silnej ręki, dobra. Obawiam się o swoje zdrowie. Chodź, pogadamy. A w sumie możemy... Nie mnie! Poczekaj, to... Nie bijmy go! Porozmawiajmy. W sensie, wiesz, na razie użyjmy słów. Rozmowa? Mhm. Nie bijcie, rozmowa, nie, to? Nie bijmy, bo to wiesz, to może być jakiś, wiesz, bandyta, on może wyjąć spluwę i nas porozstrzela jeszcze. Bądźmy grzeczni może, bo to serio starszy koleś. No dobra. Sprawdźmy najpierw przez szyby, czy on tam jest dalej w mojej chacie, ale wydaje mi się, że on po prostu przejął mój dom. Czekaj, gdzie on jest? Tu go nie ma. O, rynek. Halo! Ej, kręci się tu. Mam dziurę w szybie. Gdzie on wyszedł? Wyszedł tą dziurą. Wyszedł na zewnątrz? Nie, w salonie będzie. Jest w salonie. Dziwny, patrz. Ty widziałeś go? Chodź do salonu. Patrz jak wygląda. Ogląda telewizję. Ej! Ogląda telewizję. Ale ma jakieś straszne oczy. Ja nikogo tak nie wpuszczałem. Ale masz szeroki jest. Jak tatuś. Taki, wiesz, może grubiutki. Przy sobie. Dawaj przez okno, mam dziurę. Dobra. Próbujemy z nim porozmawiać po prostu, może co? Ja cię kręcę, ty się nie boisz? Idę, albo ty stój na czatach, na razie ja powiem, że to mój dom i najwyżej wlecisz. Dobra. Dzień dobry, proszę pana. Ty wiesz, która jest godzina? Godzina, o 3 minuty się spóźniłeś, miałeś już być dawno w domu. Nie poszedł tam, jest syn bałagan. Chwila. Jak dawno? No, dlaczego pan jest w moim domu? Jak w twoim domu jestem, ojcem Wojanowic, ja tutaj jestem po to, żeby pilnować porządku, żeby ojcem wszystko było porządkowe. Ojcem Wojanowic? No. Wojan, słyszałeś o jakimś ojcu? Gdzie jest Wojan? Gdzie twój kolega? Tu był, ale się chyba przestraszył się pana. No i szybko, jakie pan ma zamiary? No co, jakie zamiary? No przecież jestem tutaj ojcem, dbam o porządek, tak? Jesteś ojcem i dbasz o porządek. A czemu w moim domu akurat? Bo tutaj masz, bo masz tu syf i śmierdzi i trzeba posprzątać. Ale chwila, ja wiem. Czy pan mi przekazuje to, że jesteś naszym ojcem? Tak. Czyli ja jestem pana synem. Nie zadawaj głupich pytań. Ja tutaj siedzę i oglądam sobie telewizję. Dobrze, to ja pójdę do góry w takim razie. Mogę pograć w gry, tato? Nie możesz. Komputer zabieram. Idę zabrać komputer. Dobra, to chodź szybko do sypialni. Słyszałeś o jakimś ojcu Wojanowic? Ty go zapraszałeś tu? Nie, ale słyszałem legendę ojca Wojanowic, stary Wojanowic. Jaką legendę ojca Wojanowic? W 83 nawet tego nie było. Podobno w 84 to się wydarzyło. Co? Mhm. Nie uwierzę ci. Nie. Ale słyszysz, jego, on jest agresywny, on jest rygorystyczny. Panią na dół, raz, dwa. Dobra, muszę schodzić, to jest mój tata. To zejdź. Nie no. Jak to mój? Chodź. Poznaj go. Dobra. Mamy tu tego, kolega Wojan. Siema, tata. No, darmo zjadł, przychodzi tutaj mieszkać, sobie, co? Co? Nie no, mam własne jedzenie. O. No to mi jedzą własne jedzenie, super, bo właśnie głodny jestem, daj mi jeść. A co zrobisz, jak ci nie dam?
Wtedy dostaniesz klapsa i pójdziesz do konta. Nie, dobra, do konta, nie dyskutuj. Malinikę drewnianą, to jest on ma drewnianą. Dobra, dobra, bo ja się boję, to jest jakiś surowy. Masz się mnie słuchać, tak? No. Komputer zabrałem, skonfiskowałem, nie będzie kurany na komputerze. To moje rzeczy. Ja się umówiłem z ziomkami na granie. Chcieliśmy zagrać tego Minecrafta. No, nie, komputer źle na was wpływa. Macie limit grania na komputerze minutę w miesięcznie. A możemy wejść do Nubka, pograć z nim? Nie. Nie mogę. Bo jest za późno. Czemu pan jest tak rygorystyczny? Tata nie macie powinien wychodzić... taki być. Powinien taki być. Tylko do szkoły, wracać do domu, uczyć się i spać. No, i nie później niż o 20 spać. Ale szkoła jest nieczynna teraz. Są ferie zimowe. No właśnie. No dobra, weź to już nie denerwuj. A my jesteśmy z województwa wojanowickiego i tutaj ferie trwają cały rok. Tak, cały rok. Dobrze, są ferie, nie. My się nie uczymy. Tak, a ty taki mądry, do konta, marsz. Nie, to? Nie, to najgorsza kara. Do konta, to najgorsza kara. Dyskutujesz ze mną, do konta. I w drugą stronę się obróć. Nie patrz na mnie. Użyję na pana miecz. Mam ostre narzędzie i... Co ty powiedziałeś? Pultaju? Nic. Ty powiedziałeś, że użyjesz na mnie miecz? Nie. Żart. No. To takie tego... A ty co się patrzysz? Miałeś się obrócić, nie. Tak? No, róż, raz, dwa. Dobra, ty stoisz w kącie, a ty musisz mi tu posprzątać i obiad ugotować. No co? Dobrze. Ja chcę zjeść steka. Przecież tu czysto jak nigdy. No nie widzisz tu talerze brudne, niepozmywane, czajnik tutaj nie wszystko, dywan jeszcze brudny. Właśnie, do roboty palion, do roboty. A ty się nie odzywaj, bo zaraz a ty fajnie, bardzo w kącie co siedzisz. Dobrze, no. Wstawaj, usmażę dla pana steka, takiego fajnego steka. Dobrze? No to super, tylko się postaraj, żeby jak będzie zasłony stek, to zobaczysz. Spokojnie, no. Będzie wszystko w porządku. Dobra, widzowie, muszę zrobić steka, tylko z jakich rzeczy. Czy my tu wszystko... Szybciej! No robię przecież. Robiłeś już? Jestem w trakcie. Wiesz ile ja na niego czekam, głodny jestem, brzuch mnie boli. Ja mam swojego. No to daj. Ale mogę zrobić, chyba że pan chce świeżego, no mogę no zrobić. No daj mi tego, no co, no głodny jestem, tak? To zrobiliśmy dobrze, drugiego najwyżej. Będzie świeży, ciepły, bo ten zimny już parę miesięcy ma. No. No i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że ty jesteś mądrzejszy niż ten twój drugi pyskaty kolega. Nie, jesteśmy... Odaj mi tą metkę! Co ty w ogóle wymyślisz? Jesteśmy tak samo mądrzy. Co tam jeszcze masz w jakimś punku? No narzędzia do przeżycia, takie rzeczy. Wszystko takie mi oddaj! Rzeczy. Oddawaj! Oddawaj! Co? Co wszystko to mam? Nie, no nie, wszystko to jest w kącie dalej, nic nie robię. No właśnie tak! Jest no właśnie tak myślałem. Kącie. A ty miałeś się nie patrzeć, tylko miałeś się obrócić. Co mam wszystko oddawaj. Mam oddać? Tak, wszystko. I do lawy spalimy to. Nie spalić, nie, proszę. Od dzisiaj będziecie używali tylko drewnianych rzeczy. Ale proszę nie niszczyć. No zniszczę to i tak. Gdzie tylko drewniane rzeczy i tylko jemy jabłka. Znaczy wyjecie, jak wam dam. Jak jabłka, ja nic nie mam więcej. Wszystko oddałem. A on, ten wrogu, to co? A ja jestem w kącie. Ode mnie itemy. Raz, dwa, trzy. No dobra, mam mięso. No to dodamy mięso, to jest moje mięso. Dzisiaj mówię, będę gdzieś jabłko, które wam dam. Głodni jesteście? No, jeszcze ja nie. Ja to zjadłem taki pyszny stek. Ale zrobiłem tato ci medium tego. Medium rare. Mi tak. No. Proszę. No to i bardzo dobrze, mam nadzieję, że się postarałeś tym ten stek jest zrobić. Jest idealnie dobry. Podpieczony, mi medium. Czemu on nie jest w kącie? A czemu on cię otruł? On cię otruł. Tego już jest za dużo, tego już jest za dużo. Ja nie wytrzymam. Zrobiłem idealnie tato podsmażonego steka. Co ty z nim zrobiłeś? Nie, w kiblu. Ale mnie przeczyściło. Jak mnie spłoszyć stąd, stara mnie zabije. Ciebie też. Ucieknijmy po prostu. To jest tatuś, on ma rękę tatusia, jak nas uderzy. O, cześć. Dzień dobry. Będzie trzeba tam umyć, bo to był niedobry stek. To palion jest chętny. Ale no czemu ja wszystko, ja zrobiłem tacie tutaj steka, teraz to... Od dzisiaj żyjecie na moich zasadach, ja wam mówię co macie robić, co rozumiano. A kto sprząta toaletę teraz? Palion. Uhu! Nie mogę. Ale spoko, on będzie sprzątał kupę rynka. O! A, zawsze lepsza kupa rynka niż... Ale niż to starego. No to czysto. No i sprzątaj, no to usuwaj to wszystko, tak? Sprzątam, też te rzeczy zbieram. Tylko weź tam, wiesz, może jakąś maskę gazową ubierz, bo może być ciężko wytrzymać przez dłuższy czas. Jest dobrze, wszystko posprzątane. No i super. Dobre, no to widzę, że to się fajnie słuchamy. Lekcje odrobione?
Nie. My nie chodzimy do szkoły, tak się składa. Jak to nie chodzicie do szkoły? Wiecie, która jest godzina? Do szkoły! Jutro matematyka, sprawdzian! Skończyliśmy szkołę. Ale nie, facetka nie, nie, z cyrki zwolniła nas z lekcji. Ferie zimowe, nie. Tato, no! Żadnych ferii zimowych, musicie sobie przygotować. Zrób nam szkołę w domu! Ej, co jest to? Wracaj tu, gówniarzu! Ja ci tam zaraz zrobię. Tak, uciekaj, ile wlezie! O nie, to jest twój koniec! Uciekaj! Uciekaj! Schowaj się! Schowaj się, gonicie! O nie, uważaj! Dostajesz ślanie! Ty też dostajesz ślanie! Dobrze, będziemy się słuchać. No, i tu, w tym miejscu będziecie miałeś mi oddać itemy wszystkie. Jak tu będziemy spać? Czy ty nie rozumiesz po polsku? Na kamieniu będę spał? Nie, Chinese, ja. Ja nie będę... A Chinese, a kajta podnij się, Agana! No dobra, oddaję. Co to było? Co za rozmowa? Ja nie będę spał na kamieniu pod ziemią. Będziesz! Wszystkie itemy oddaliście, mam nadzieję, dobra. Więc macie tak, chcę urządźcie, macie tutaj Netherrack, będziecie jak z tego mamy chcę zbudować. Jak my mamy sobie urządzić, jak mi kilo zabrałeś, ojciec? A łóżko chociaż? Macie jeszcze to? A łóżko, no dobra, no to dostaniecie łóżko. A jaki chcecie kolor łóżka? Ja niebieski. Zielone. Jakie dał? Macie, to się podzielcie. No co? Nie zasnę na takim! No to masz problem, czemu tak? Czemu mi dałeś te gorsze jeszcze? No. Nie mogę! Mój brat jest okropny! Czemu mamy w tej skrytce tu teraz żyć? Jeszcze będziesz narzekać? Ale jest dzień jeszcze, przecież nawet nocy nie ma, gdzie spać? Ale mówię, idziecie spać o 19, bo ja muszę odpocząć, mi nie tylko głowę zawracacie. To ja będę tam spać. No, dobra. Ale mnie brzuch boli po tym swoim ska... Co się tu dzieje? Co ty mu dałeś do jedzenia? Nie wiem, niego spada! No, zgadzam się. Tata nagle się znalazł, ty, no błagam. Dziwny jest. Dałeś mi to łóżko. Nie! Czekaj. Nie, dobra, wróciłem. I jak tam się urządziliście? Czemu nie możemy spać w domu? Nawet jedzenia nie mamy. To są tortury, to nie jest ojciec. To są tortury! Jakie dawaj tortury? Szybko do ciebie! Bunkrujemy się przed tatą, szybko! Żadnej tortury nie ma! Nie, będziecie pożałujecie, nie, to jest za szkolenie. Dawaj, szybko! Nie mogę szybciej biec, goni mnie! Zamykaj drzwi! Zamykaj kluczem! Nie mam klucza! Dobra, nie. Dobra, nie, to jest koniec, stop! Stoj! Bądź mądrzejszy niż swój kolega. Dobrze, on nie będę, nie, błagam, już ma proszę, od dzisiaj zakaz wstępu na Wojanowice. On już tutaj nie wejdzie. On ma zakaz wstępu? Tak. Ale... To tak, ale! Jakie ale? Co, jakieś ale? Ja sprawdzę, czy on tu jest. Nie sprawdzi! Nie, wykonuj moje zadania. Tojt, wróć tu! Nie szukaj go, to wróć jest tu, nieważne. Wróć tu, będziesz przerąbany, on cię chce wyrzucić z Wojanowic, Tojt, wróć tu! Co? O, jest, to nie uciekajmy, on nas wyrzuci z Wojanowic, ja się boję. Dobra. Tata, ja zrobię chleb dla ciebie. O! Co mam zrobić, tato, dla ciebie? Ej! No, na razie to musimy po pierwsze porozmawiać poważnie. Zamknąłeś nas tu. Bo z wami się inaczej nie da! Oboje jesteście jacyś nieosłuchani. Cios tatusia to jest cios razy 3. No. Bo właśnie, no bo to ty jesteście. Ja idę teraz spać i każdy z was ma nie wydawać żadnego słowa. Gramy w Króla Ciszy, rozumiecie? Nie lubię tej gry. Idę spać i jak ktoś mnie obudzi, to będziecie mieć... No zobaczyć. Jak w Króla Ciszy? Ty grałeś kiedyś w Króla Ciszy? Gramy, 3-2-1, nie odzywajcie się. Ta-ra-ra-ra-ra, no i w końcu mogę sobie iść spać. Ja nie mogę... O kurde, wysnało się. Czekaj, ja mam pożyć spać? Na pewno? Teraz możemy chyba uciec. Poczekaj. Uciekamy? Nie możemy szyby rozwalić, bo to będzie tak głośne przecież, że nie damy rady. Ja nie wierzę. Ciekawe, czy ma ciężki sen, lekki sen, cienki? To rozwalmy kobla. Ręką? Mhm. Nie mogę. Może jedzenie weźmy. Chodź, musimy iść na dół po jedzenie. Zginiemy. Kopię. Dobra, po cichutku. Cichutku. Ciup. Chrapie, nie mogę, jak tatuś. O, już. On tu śpi. Ale chrapie tu. Śpi tu. Jak otworzyć skrzynkę, żeby go nie obudzić? Spróbuj może cicho. Prezent odpaliona. Stek! Nieskończony stek to jest! Oj, będzie szczęśliwy. Tak. Czekaj.
O, mięso, mam mięso, mam mięso tu. Się budzi, on się budzi, chodź szybko, chodź, chodź szybko, chodź szybko, tutaj, biegnij! Idę! Co to było? Nie, wow, prawie! Obudziliśmy go. Chłopaki, to wy tak hałasujecie? Już nie gramy w Króla Ciszy. Nie, nie. O nie. O nie, co za gówniarze, oni mi uciekli. Nie, dobra, teraz pożałują, dostają takie lanie. Musimy się chować przed nim. Nie mamy z nim szans, co my robimy? Schowaliście w skrzynce? Nie, bezwiedzialność nie. Jakieś, gdzieś, gdziekolwiek? Gdzie wy jesteście? Szuka nas po domu, poczekaj. Tam. Dobra, poczekamy aż wyjdzie z domu, poczekamy aż wyjdzie z domu. Wychodzi, wychodzi, wychodzi. Dobra, dobra, dobra. Mam jedną niewidzialność, dobra, ale potrzeba więcej. Dobra, dawaj szybko, jak tu wróci, będziemy przerąbane. Ja już wypiję. Dobra. Dobra, 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 gidi, gidi. To nie, mięso. Dobra, masz niewidzialność. Pi, niewidzialności. Dobra, dobra, idę sprawdzić, gdzie jest tata. Ja nie mogę, widzowie, to jest najbardziej surowy tata, jakiego widzieliście w życiu. Dobra, wypiłem. O nie! Wy gówniarze, gdzie wy jesteście? Przecież nie mogliście mi uciec w nocy. On nas zabije, tu. Nie, tak już nie może. Dawaj miecz jakiś i go wyrzucimy stąd. Dobra, dobra. Udajemy, że duchy są. Chodź do mnie. Ja nie wiem, czy takie rzeczy mam. W moim magazynie jest pusto. Ja mam miecz, ja mu nie oddałem. A ty masz, dobra. Dobra. Uderz go, uderz go, uderz go. Chodź tu! Dawaj. Tak, żeby się przestraszył. Ja nie wiem, jak wystraszyć starego, ale spróbujemy. Mam pomysł. Idzie do góry. Gdzie on jest? Idzie dalej. Ła, co to było? Moje plecy, ale nie bolą! Walnąłeś. Jak się przestraszył. To duchy. Gdzie to było? Dobra, nie, on nas szuka. Dobra, Toit, olać go, idziemy się schować gdzieś po prostu, chodź. Wystraszymy go może. Chodź do nubka, poczekamy. Może zjeść tego steka. Co to było? Duchu, to ty? Ja myślałem, że to jakby duchy, dobra, nie wiem. Ja nie mogę, no to jest tragedia. Dobra, zostawmy go, idziemy po nubka, potem poczekamy na ptycha, będzie go trzeba spłoszyć jakoś z Venowis, chodź. Dobra. Chodź, wracamy do nubka, tylko nie ma nubka w ogóle dzisiaj. Motor nubek. Tu jest. Strubi motor. Nubek. Dobra, idziemy się kimnąć u nuba, ej! Idziemy się kimnąć u nuba, on ma dwa łóżka? Dobra. Ma, proszę. Ma! Dobra. Jak na zawołanie. Dobra, widzowie, my idziemy się kimnąć i czekamy na nuba. Może nubek da rady jakieś na starego.